Cześć, witam Was, Marek Puczyński z gabinetu. Zupełnym przypadkiem kamera dzisiaj zawitała tutaj do gabinetu, kiedy Adrian mnie odwiedził, a przyjechał kawał drogi. Bo skąd jesteś, mistrzu? No ja ze Świnoujścia. Ja, Piednicze. Ja z Wrocławia, no to cała Polska praktycznie, nie? Do zjechania jestem zaszczycony, że chciałeś taki kawał drogi przybyć, żeby się podzielić z ludziskami swoim przypadkiem, tak naprawdę. Kurczę, szczerze, ciekawym, trochę nieciekawym, ale nie zwieszajmy broni. Zobaczymy, co się da zrobić. Opowiadaj, co się dzieje, Adrian. 12 lat temu z nienacka straciłem wzrok na jedno oko, co później się okazało stwardnieniem rozsianym. Od tego czasu po prostu trwa nieustanna walka, żeby zachować. Funkcjonowanie własnego ciała, własnego życia na tym hmm. poziomie, które się znało dotychczas. Dokładnie, ale generalnie jesteś ojcem, jesteś mężem, prawda? Zbasz rodzinę, kurczę, zarabiasz pieniądze, wychowujesz tak. dzieci, i nie możesz sobie pozwolić na chorowanie, można by po prostu tak powiedzieć, no generalnie. Nie. No nie, 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 I to jest nie, nie. fajne, bo tak naprawdę. Od chorych ludzi są lekarze. I ja się nie znam na chorobach, mówię otwarcie. Ja się znam na zdrowiu i wiem, co trzeba robić, żeby człowiek był zdrowy. I zasadniczo, prawdopodobnie, ty się do tej pory zderzałeś cały czas z taką rehabilitacją, gdzie trochę byłeś traktowany. Po macoszemu, a żebyś się nie zmęczył, żebyś się biedactwo nie spocił, bo ci się zrobi y, pogorszenie, że będziesz się źle czuł, będziesz miał bóle, będziesz osłabiony i tak dalej. I generalnie, tak jak ja postrzegam takie dolegliwości, jak stwardnienie rozsiane, to widzę pewne osłabienie funkcji układu nerwowego. Tak naprawdę jest to osłabienie funkcji z tego powodu, że twoje ciało zaczyna atakować, czy to osłonkę milinową, czy to sam nerw, jest gorsze przewodzenie, ale szczerze, to jest praca z układem nerwowym bardzo podobna jak u ludzi z dyskopatią, jako ludzi po poważnych uszkodzeniach stawów, bardzo często ci ludzie też spotykają, spotykam się z osłabieniem nerwów, z porażeniami mięśniowymi, takimi historiami. I skoro u tamtych osób ta rehabilitacja dobrze przebiega i trening siłowy na przykład jest w stanie poprawić funkcjonowanie, stabilność i ruchomość, to czemu u Ciebie miałoby tak nie być? Przynajmniej warto spróbować, myślę. To, co mogę Ci zapewnić, że na pewno trening, który ja Ci będę polecał, i to jest też film nie tylko dla Ciebie, ale dla wielu osób, w ciężkich tarapatach, można by powiedzieć, związanych z układem nerwowym, stwardnienie zanikowe boczne, stwardnienie rozsiane, to są wszystko zupełnie inne dolegliwości, ekspert mógł powiedzieć, ale bardzo zbliżone okiem laika i okiem kogoś, kto patrzy przez pryzmat funkcjonalności ciała, bardzo podobne. To są rzeczy, gdzie będziemy, jeżeli będziemy pracować z układem mięśniowym, jeżeli będziemy budować pewną stabilność, jeżeli będziemy edukować własną głowę, jak dane części ciała muszą się ruszać, to myślę, że jest duża szansa na poprawę i na pewno na to, żeby, tak jak mówiłeś, nie uzyskiwać progresji tych wszystkich dolegliwości, bo w pewnym momencie, jak człowiek tak zaczyna chorować, czyli nagle się zaczyna mocno nad sobą rozczulać, uważać na siebie, nie obciążać się i tak dalej, to nie wystawiamy się na kluczową rzecz, na którą, do której jesteśmy stworzeni, na pracę fizyczną. Jeżeli człowiek jest sprawny, zdrowy, to zazwyczaj robi dużo różnych prac fizycznych, trenuje, rusza się, ciało się adaptuje do tych warunków, które serwujemy. Więc nawet jeżeli ty masz jakieś osłabienia funkcji, ale zaczniesz robić pewne ruchy, to być może trochę naokoło zaczesz napinać mięśnie. Być może to nie będą idealnie precyzyjne, dokładne ruchy, nie będziesz się ruszał pięknie, jak tancerz, ale będziesz się ruszał bardziej efektywnie. Czyli zróbmy trochę tak, że ten twój sprzęt, powiedzmy, jest trochę pokiereszowany, co nie znaczy, że nie można go podreperować, żeby jechał szybciej, prościej i tak dalej. Więc generalnie co ja ci zaproponuję przede wszystkim dzisiaj, żeby popracować, to jest taki trening siłowy, można by powiedzieć. Coś, co będzie z pogranicza terapii, z pogranicza treningu, ty się będziesz, będziesz się musiał trochę męczyć, trochę będziesz musiał podziałać z tym własnym, własnym organizmem. No i co? Bierzemy się do pracy w takim razie. Dobra, i tak naprawdę chciałbym, ja Adriana przebadałem wcześniej, sprawdziłem sobie więcej, jakie on będzie miał potrzeby, co tu będzie trzeba zrobić. Ale słuchaj, weź bardzo Ci proszę, maszeruj przodem do kamery. W, w zasadzie stój w miejscu w i maszeruj. Miejscu. no. Chciałbym Wam pokazać taką jedną rzecz, specyfikę trochę pracy układu nerwowego, który jest w delikatny sposób osłabiony. Zauważcie, że jak Adam staje sobie na tej prawej nodze, to ta prawa noga, jakby taka się cała, prawe biodro, jakby się tak trochę rozczłapywało. On kiedy staje na lewej nodze, robi się wysoki. Jak staje na prawej nodze, to się robi taki, można by powiedzieć, niski. Generalnie, jeżeli coś dzieje się z układem nerwowym, to jest taka moja obserwacja w wielu przypadkach, u wielu pacjentów to się dzieje, to. Części obwodowe, czyli na przykład dłoń i sama stopa stają się takie bardzo sztywne i takie spastyczne jakby, że ty się tymi częściami chcesz łapać podłogi trochę, nie? Możesz często czuć takie historie, masz takie akcje, że ci się palce podwijają w stopie i tak dalej, a czemu to się dzieje? Bo części te centralne, które powinny być silne i stabilne, są słabe. I nagle mózg zaczyna sobie kompensować pewne rzeczy. Jeżeli nie ma dobrej stabilizacji w obrębie biodra, to cholera jasna, muszę coś napiąć, żeby się trzymać i się nie wywalać. Więc zamiast napinać biodro, napinam stopę. Bardzo często to miałem, jak uczyłem ludzi chodzić na przykład. Ktoś po porażeniach, po nowotworach, operacjach kęgosłupa, nagle próbuje stać tak, żeby się łapać stopami ziemi. To też ludzie, którzy mają dyskopatię często czują, jak jest bardzo duży problem z kęgosłupem, w obrębie posiadka, w obrębie biodra trudno się naprężyć, w obrębie barku tak samo będzie, trudno się naprężyć, ale dłonie i stopy się robią cholernie silne. I tak naprawdę, ja przede wszystkim, żeby poprawić Twoją funkcjonalność, na razie będę się skupiał na dwóch rzeczach i to będzie pierwszy etap pracy z Tobą. W obrębie od kolana w dół i od łokcia w dół, fajnie będzie u Ciebie pracować z rozluźnianiem, ale z takim rozluźnianiem, które zaboczuje układ nerwowy. A dalej, jak będziemy rozluźniać te dłonie, stopy, dostaniesz całą masę ćwiczeń, które będą wzmacniać obręcz kończyny górnej, obręcz kończyny dolnej. W mieście brzucha, bo u ciebie jest taka specyfika, chociażby, że prawa strona jest słabsza, lewa silniejsza, prawda? Tak. I głównie będziemy się skupiać później na jednej rzeczy: będzie trzeba odizolować pracę prawej ręki od lewej, pracę lewej nogi od prawej, tak, żebyś miał, dostawał pracę nóż, nie? Więc słuchaj, co jest do zrobienia na początku? Połóż się proszę, na pecach. I to jest, chciałbym, żebyśmy pokazali też ludziom. To, o czym mi mówiłeś przed chwilą, co mi za kulisami pokazywałeś. No i generalnie, Adrian, opowiedziałeś mi o tym, że masz kłopot z tą prawą stopą, że ona ci opada, a kłopot jest z zadzieraniem, i przyjrzeliśmy się tej stopie. Generalnie, co ja bym chciał porównać, zaciśnij dwie stopy w pięści i połóż jakby po sobie, to tak jakbyś chciał zrobić taki ruch stopami. Ten prawy duży paluch się słabo zamyka, ale szczerze, lewy też się słabo zamyka. I zobacz, tu będę chciał podnieść, ta noga jest przecież silna i zdrowa, nie hula ci zginacz palca. Zginacz palca ci nie hula, otwórz te palce, zobacz, no zaciśni. Nie daj otworzyć słabo, zaciśnie, nie daj otworzyć. Tu też jakiegoś szału nie ma, więc generalnie z tymi stopami warto będzie podziałać. Z piętem jeśli mają to do siebie, że się dobrze nie kurczą. Ale kłopot głównie był w drugą stronę, prawda? Staraj się podnieść tą, tą kostkę, zgiąć grzbietowo, czyli podciągnąć do góry w taki sposób. Zrób to lewą nogą na początku. O, tu masz pełen ruch, a pokaż tą stronę. Ale co jest tutaj ważnego, no dawaj napręż, jeszcze silniej, jeszcze silniej, że ten ruch wychodzi tak trochę ślamazarnie, ale wychodzi. I moim zdaniem, jeżeli masz sprzęt, który jakby rozumie myśl, którą tworzysz, czyli poprzez nerw biegnie jakiś impuls do mięśni, to nawet jeżeli któryś z mięśni strzałkowych nie działa, bo tutaj widzę, że mięsień strzałkowy długi robotę robi, ale tak jakby strzałkowy krótki i trzeci nie chciał tej roboty robić, to nawet tym jednym mięśniem strzałkowym, jeżeli jego poszczególne aktony zaczniesz pobudzać, to myślisz, że ten ruch i tak będziesz mógł usprawnić. I teraz kwestia pierwsza. Trzeba poprawić trochę przewodnictwo nerwowe. A to przewodnictwo, czy macie rwę kulszową, czy macie takie problemy, jak. Adrian, takiej natury autoimmunologicznej, warto y, rozpocząć pobudzanie tego przewodnictwa w taki sposób. Trzeba znaleźć sobie w bocznej części nogi miejsca, które są silnie napięte, a to bez problemu będziemy w stanie wyczuć taki bap, cały przeskakuje. Nie? To są właśnie te mięśnie strzałkowe, pod którym biegnie, o aż stopa cała odpala tak. pod którymi biegnie nerw strzałkowy. I generalnie, jeżeli te mięśnie są ściśnięte, nerw jest skompresowany on bardzo często przewodzi gorzej informacje do całej kończyny. I z jednej strony chodzi o to, żeby rozpracować mięśnie taki robić sobie automasażyk, o, to jest super, co się dzieje. Ja zaczynam Ci uciskać mięsień, a od razu on daje odruch w zasadzie swoją pożądaną pracę. Tylko jest kwestia jedna. Takiego bodźca nie powinno być w zdrowym mięśniu. Zdrowy mięsień dotykany nie powinien się odpalać, po prostu powinien czuć dotyk. Ale w miarę, kiedy będziesz regularnie, można powiedzieć, trenował czucie, czyli w taki sposób rozmasowywał sobie ten mięsień, Myślę, że twoja, twoja zdolność do wykonywania ruchów będzie wzrastała. Ogólnie ciało jest tak zbudowane, że dużo więcej receptorów jest zdedykowane czuciu niż wykonywaniu ruchów. Jeżeli jesteś dobry w czuciu, jeżeli dobrze odczuwasz własne ciało, to wykonywanie i rozumienie, jakie ruchy mam wykonać, jak mi się stopa obróciła, przesunęła, jest dużo łatwiejsze. Więc to jest trochę taki upload. Jak rozmasowujesz sobie te mięśnie. Ćwiczysz rejony mózgu, które odpowiadają za wykonywanie tych ruchów. Więc już sam masaż, który jest, można powiedzieć, czymś biernym, tyle że jesteś masowany, mocno będzie wpływał na to, że będziesz poprawiał swoją ruchomość. Swój, może nie ruchomość, ale zdolność do wykonywania ruchów. Więc generalnie w przebiegu tego mięśnia strzałkowego, a głównie wzdłuż nerwu strzałkowego wspólnego, warto by tu było podziałać. Ważne są też te części na stopie, szczególnie w kierunku małego palca. I w kierunku dużego palca, to jest wszystko rejon unerwienia nerwu strzałkowego. Trzeba znaleźć wszystko, co boli, wszystko, co ciągnie. I tu też ważna taka ciekawostka, ciekawostka dla każdego, kto ma problem z jakimś układem nerwowym. Im dalej położone części od centrum, czyli jeżeli boli kręgosłup, jakieś są punkty bolesne w biodrze, im bardziej położone części, na na maksa, nie? A zobacz, z dala tym więcej zakończeń nerwowych. Jesteśmy tak zbudowani, że czucie przede wszystkim musimy mieć w tych częściach, którymi dotykamy. Czucie musisz mieć w stopie, żeby czuć, jakie jest ułożone podłoże i tak dalej. Dużo mniej receptorów nerwowych masz w obrębie posiadka i uda chociażby, niż stopy. No albo tak samo z dłonią. Bark jest słabo unerwiony, jeżeli chodzi o czucie. Dłoń jest niesamowicie unerwiona, bo robi precyzyjne ruchy bez dotyku, w zasadzie bez użycia wzroku jesteśmy w stanie wyczuwać kształt danych obiektów, fakturę, miękkość, strukturę i tak dalej. Więc Poprzez taki masaż poprawiasz samoczucie. To ma być dosyć taki agresywny masaż, który ma dawać trochę bólu wręcz. I ten im silniejszy bodziec, tak naprawdę wiadomo, to nie ma być coś, co ci zepsuje mięsień w tym momencie, tym większa reakcja w głowie. Więc z jednej strony. Szukasz sobie, po prostu wzdłuż swojego podudzia, bocznie, to jest to unerwienie, takie ułożenie tego nerwu. Możesz też od środka poszukać, co mnie tu boli. Każdy punkt, który wyda Ci się nadmiernie bolesny, warto tam przykładać palec i dubać, i dubać, i dubać, i szczerze, serwować sobie ten ból do momentu, czyli to jest wielokrotne podejście, do momentu, kiedy to przestanie być bolesne. Zaczniesz wtedy dobrze, jakby odczuwać, czyli próg pobudliwości ulega podwyższeniu i ten nerw bardzo jest duża szansa, że zacznie funkcjonować bardziej precyzyjnie. Innym sposobem, i to jest fajny pomysł, żeby pobudzić całe te dermatomy, czyli rejony skóry, które są bogato unerwione, bogato naszpikowane receptorami, zakończeniami nerwowymi, czyli de facto nerwami, nerwem w zasadzie rdzeniem kęgowym, które się rozdziela, nerw kurszowy, poszczególne nerwy, piszczelowy, strzałkowy i te zakończenia. Jest pinopresura, jest y, akuterapia, czyli wszystkie kucia, wszystkie uciski takie. Na przykład mam tu taki aplikatorek głowy i zauważ jedną rzecz, że po tej lepszej nodze, kiedy ja ci tu przejadę takimi kolcami, niewiele się dzieje. A na tej nodze robię dokładnie to samo, a tu pewno będą dziwne wrażenia, że pa i i taki wałeczek jest bardzo wygodny, bo sobie przykładam i sobie mogę te, tą skórę pobudzić. Ale w domu, chociażby widelcem, można takie historie robić. Normalnie bierzesz widelc i się kujesz, wiadomo, nie domiecha, ale masz odczuwać ból i znowu, jak takich zabiegów sobie zrobisz 30, 50, 100 przez jakiś czas, to jest szlamazarna praca. Nie mówię, że to za, za dwa dni zadziała, ale automatycznie, o właśnie, wszystkie te przyruchy, to mi się podoba, że wjeżdżam generalnie w niektóre części, a to od razu palce zadzierać, nie? I to jest spoko rzecz. Na samych palcach i mówię, im bardziej destalne części, wybacz, to będzie bezczelne, im bardziej bogato unerwione części, tym lepsze działanie. I tak naprawdę najwięcej receptorów mamy na okolicach paznokci, chińskie tortury, wyrywanie paznokci. Nie? To jest coś coś pięknego, to się naprawdę czuje. To jest naprawdę coś bardzo bolesnego. I o to chodzi. Te rejony są najbogaciej unerwione, mózg najwięcej wie o tych częściach ciała, ale w pewnym momencie z powodu dysfunkcji się robi kłopot, odruch babińskiego, zobaczcie, zadziera się palec do góry, a to znaczy, że ten układ nerwowy zaczyna pracować, coś się dzieje. Czy ja przykładam wałeczek, zobaczcie, a, palec sam się rusza, nie? Patrzcie, punkt odruszania palcem. Ty robisz sam? celowo nie, samo się dzieje, nie? I w miarę, jak będziemy to bodźcować, 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 podejrzewam, że ten patologiczny odruch będzie Ci zanikał, nie? Zrobione. To samo możemy zrobić w obrębie dłoni. Czyli pracujesz sobie w obrębie dłoni, kujesz tą okolice dłoni i dalej działasz na przedramieniu. Zasadniczo to jest taki numer, że ta kość, jak pojedziemy sobie promieniowa, chociażby jest odpowiednikiem kości strzałkowej na, na podudziu. Więc bardzo podobne jest unerwienie, bardzo podobny rozkład tego unerwienia. Więc jak podziałasz w promieniu tej kości i w przebiegu kości łokciowej również, to możesz uzyskiwać podobne efekty tutaj. Nie? No i generalnie dalej, kiedy popracujemy sobie z, tą, z tym czuciem, dobrze by było popracować w drugą stronę przymusić głowę do wykonywania pewnych ruchów, które nie idą. Znowu moja obserwacja jest taka, to się nie tyczy wszystkich, bo bardzo często jeżeli masz totalnie uszkodzony rdzeń kręgowy, masz totalnie nerw w zaniku i noga wisi klapie, no to siłą woli ciężko będzie ci spowodować pewne ruchy, ale czasem ludzie też są książki, są relacje ludzi, którzy z pełnego paraliżu byli w stanie wyjść i zacząć funkcjonować właśnie przez pracę układu nerwowego przez pracę umysłu. Ale u ciebie nie ma takiej czarnej sytuacji, że ta stopa się nie rusza wcale. Więc o co chodzi? Skup się teraz, Adrian, od dystalnych części, tych najdalej położonych, na podniesieniu palców do góry. I ogólnie patrz na tą nogę, wyobrażaj sobie ten ruch podciągania palców i staraj się go egzekwować. On jest słaby, ale jest, więc tak naprawdę masz go czym wykonać, masz przez co przepuścić sygnał. Jedna kwestia, ludzie często sobie mówią, że A, jakiś ruch mam słaby. I to jest wymówka, żeby nie ćwiczyć, żeby nic z tym nie robić. Jak mamy jakiś ruch słaby, może trzeba się na nim skoncentrować i popracować, żeby go wzmocnić. Nie? Podciągi palce do góry. Jak te palce się będą podciągały do góry, możesz stać się grzbietowo ustawiać kostkę. W ten sposób, nie? I pójść już, no, wyluzuj. I zrób to samo znowu. Podciągi do góry. Mocno, mocno palce do góry. I wyluzuj. Tu bardzo przydatne będą też u Ciebie, zanim takie ruchy zaczesz robić, rozbijanie łydek i rozbijanie samego, samego, samej podeszwy stopy. Na przykład na piłeczce, bo to tak jest, że te miejsce od spodu są silnie spięte, te miejsce od góry są słabsze. Nie? Więc tu pobudzamy czucie, tam możemy się trochę zluzować. Kiedy popracujesz samymi palcami, skupimy się na całym wzorcu. Palce w górę, kostka w górę, kolano w górę. Ciągi tą nogę za siebie. No do góry, 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 do góry. Ciągnij te palce do góry. Tak naprawdę w głowie pobudzasz wszystkie mięśnie w pewnym szlaku nerwowo-mięśniowym, tak można powiedzieć prosto. To jest podnoszenie nogi, kiedy chodzimy po schodach, to jest bieg przez płotki. Generalnie, jeżeli chce położyć gdzieś nogę, pierwsze co się zazwyczaj dzieje, wiadomo, napinają się głębokie mięśnie, ale dalej, od obwodu kończyna zaczyna się naprężać w obrębie palców, mięśni kostki, mięśni kolana, mięśni biodra. I ten ruch krok po kroku w taki sposób od końca do początku chcesz wykonać, no próbuj palce, palce, wiema palce, kostka, Adrian, palce, kostka pomyśl o stopy, zacznij od stopy i teraz jest numer taki bardzo często zrobisz 2 trzy ruchy ten pierwszy, tak. nieżywy wyszedł, zmęczyłeś się, nie? no to co jest do zrobienia? Trzeba odpocząć chwilę odpoczniesz, popracujesz drogą, nogą wrócisz do tego i nawet po 5 powtórzeń w serii, 5 takich serii sobie zrób, 25 powtórzeń, jak w treningu siłowym to powinno Ci zacząć poprawiać tę ruchomość czasem, nie? Palce do góry, ciągi do siebie, do siebie. Do siebie. To się, co się męczy najbardziej? W sumie brzuch. No i dobrze, wróć sobie, bo tak naprawdę ten kort też tu ma funkcjonować. Próbuj znowu, podciągi. Palce, kostka, ciągi kołano do siebie. Ale zobacz, ruch wychodzi i na razie będziesz go robił w leżeniu, za jakiś czas będziesz go robił w podporze, chociażby o ścianę, potem będziesz go robił w staniu. Ta noga będzie się musiała zrobić sztywna, żeby Ci dać podpór, ta noga będzie musiała być mobilna, żebyś był w stanie stanąć. Potem będziemy ten ruch cały zmieniać na drugą stronę, nie? No i teraz, tak jak powiedziałem, dobrze pracować z tymi palcami, całe to podciąganie ogarnąć, tylko że Ty masz jeszcze strasznie napięte miejsce podesz się stopy, łydce, tył, tyle uda. I tutaj robi się ta, taka duża sztywność, którą też trzeba znosić. I teraz y, powiedziałeś przed chwilą, za kulisami, że ty starasz się trenować, nie? Tak, dużo robisz, tylko, no, powiedz zresztą sam. Znajdujesz poradnik, nawet Płuczyńskiego. I Płuczyński szybko pokazuje, nie, Co tam do zrobienia i co dalej z tobą? Tak, w momencie, kiedy no nie jestem w stanie ćwiczyć w taki sam sposób, jak widzę na ekranie, stwierdzam, że to ćwiczenie jest nie dla mnie, no i po prostu zrażam się i. Pięknie. I dalej oglądam tylko. Dokładnie. I teraz działa to tak, że bardzo często ludzie widzą e, ćwiczenia w taki sposób. Kurde, młody, sprawny, atletyczny typ ćwiczy, małpuje, robi cuda wianki, a ja mam to robić son. Ja się nie nadaję do tego, nie umiem, to jest trudne. Na tym polega skalowanie, mój drogi. Tak naprawdę ćwiczenia to jest zawsze ćwiczenie. Na przykład stanie na rękach, na przykład rozciąganie nogi. Jeden może stać na rękach, gdzieś tam podpierając się o ścianę, jeszcze trzy osoby mogą pomagać, to jest stanie na rękach. Drugi może stać na jednym palcu, i to dalej stanie na rękach. Więc kwestia jest skalowania. Każdy dane ćwiczenie może się zmęczyć. Chodzi o to, żeby zawsze dla każdego ćwiczenia dopasowywać w ten sposób, żeby nie były forsowne nadmiernie. Musimy w nich wygrywać. Więc jak ktoś bierze nogę i zakłada sobie ją za głowę i robi tak. A ty się wściekasz, bo nie możesz tego robić. Wiadomo, masz mocny przykurcz, generalnie w tyle uda, mocny przykurcz masz na łydce, na stopie samej. Więc u ciebie to ćwiczonko, żeby rozciągać mięsie kurszowo-goleniowe, można przeskalować w banalny sposób. Zaczepiasz sobie gumkę na stopie, zaczepiasz sobie gumę na barku, tak jakbyś miał torebkę, za darmo. Tak naprawdę ta noga teraz wisi sobie. I teraz starasz się ją rękami troszeczkę tą stopę podciągnąć. Kolano podciągnąć, wchodzisz tylko do takiego ułożenia, w którym czujesz, że ta noga ci nie odpada, że ci się nie wyłamuje kolano, hmm. że cię ciągnie w łydce, ciągnie w łudzie, ale to jest wszystko tak naprawdę. I zobacz, w tej pozycji możesz sobie odpalić YouTube'a i czekać. I to jest świetne rozciąganie mięśni kurszowo golniowych dla ciebie. Tu będziesz chciał poleżeć dobre 2-3 minutki, żeby te, te napięcia mięśniowe luzować, żeby te, to cała spacyka tutaj tobie puszczała. Głęboki oddech to jest bardzo ważna rzecz. Starasz się w miarę możliwości wyluzowywać, starać się przede wszystkim luzować ty uda, ale z drugiej strony możesz starać się robić dokładnie to samo, to samo ćwiczonko, które robiliśmy chwilę temu, czyli postaraj się te palce naciągnąć samodzielnie. To jest nie? cierpienie, jak się tymi palcami podziała, bo od razu, gdzie to czujesz, jak ruszam palcami? Pod kolanem i elegancko, czyli to świadczy o jednym, że te zakończenia nerwowe i ogólnie cały układ nerwowy jest u Ciebie bardzo jakby jakby tam były jakieś takie blizny. Ja ruszam palcami, ruszam ścięgnami palców i nerwami tutaj a Ciebie aż ciągnie do kolanka. Więc fajnie, jak na początku byś te palce porozciągał w taki sposób, żeby gumę o palce, ale dalej samodzielnie. Naciągasz tą kończynę, nawet nie musi być tak silne naciągnięcie, zostaw sobie gdzieś tu i teraz staraj się te palce naciągać na siebie. O! Iluzujesz. I to jest ta sama robota, którą robiliśmy wcześniej, ale Ty czynnie cały czas pracujesz nad zginaczami grzbietowymi, prostownikami palców, a pasywnie cały czas hamujesz te napięcia z podeszwy stopy. I to Ci powinno pozwolić lepiej podnosić stopę, lepiej chodzić, bo lepiej będziesz stawiał krok w przód zawsze. Możesz zrobić to w taki sposób, że kolano będziesz miał lekko zgięte. O! I wtedy dużo taniej będzie Ci rozciągać samą kostkę, nie? Dalej to kolano wprowadzisz leciutko większy wyprost, a niekoniecznie musisz je zablokować. I z dnia na dzień będziesz poprawiał sobie zakres ruchu w biodrze, w kolanie, w kostce, aż cała ta taśma się rozciągnie. I chodzi o jedną rzecz: nie zrażasz się, jedzisz trochę jak osioł, dzień w dzień, 3 minuty, 3 minuty, 3 minuty, nawet nie będziesz wiedział, kiedy przyjdą wtedy efekty. One przyjdą, nagle jak ci to zaskoczy, że ta noga prędzej czy później będzie ustawiona w pionie, to ci gwarantuję. Tylko chodzi o jedno, o systematyczność i właśnie to nie jest Twoja wina, to nie jest szukanie wymówek żadnych. Po prostu trzeba dopasować ćwiczenia tak, żeby cię nie frustrowały. One mają być dla Ciebie wykonalne, i wtedy zaczniesz w nich wygrywać. Wtedy zaczynasz dochodzić do mistrzostwa. Nie możesz robić za trudnych rzeczy. To jest bardzo ważne. Nie możesz się nadmiernie męczyć. To jest bardzo ważne. Masz się zmęczyć, ale nie tak, że w trupa padasz. Zawsze musisz ciało zostawić trochę rezerwy, i wtedy ta rezerwa to jest to, co Ci da nadbudowę i to, co Ci da tą neurogenezę. Nie? Dobra, Adrian, no i teraz drugi numer u ciebie to jest to, od czego zaczęliśmy. To człapanie takie, nie? Stań sobie na prawej nodze. No? No, stawaj, stawaj. I to jest trochę tak, zobacz. Stań na lewej nodze, ci dam ręce, może by będziesz miał trochę więcej równowagi. Na lewej, do góry. O! Tu od razu wiesz, że trzeba się zrobić wysokim. trzeba żeby wcisnąć piętę w ziemię, tak naprawdę. To znowu zasługa mięśni od nerwu kurszowego pochodzących, że tak powiem, unerwionych. A staj na prawej, pomyśl o tym samym. I rośnie. Eee. Niechu nie? I to jest y, znowu frustrujące, bo jak dostałbyś ćwiczenie. YouTube'owy poradnik, zrzucanie biodra, y, po, pobudzanie posiadkowego średniego. W tym momencie nie wygrywasz w tym ruchu. Co nie znaczy, że tego ruchu nie ma. Więc znowu trzeba się posłużyć tym przeskalowaniem. Ja Ci pokażę, jak to się zaczyna od skurcze bardzo ciężkiego stanu, gdzie człowiek leży w łóżku i ledwo coś co się rusza. Po takie historie, jak stałeś przed chwilą. Słuchaj, zacznijmy od leżenia na plecach, może. Normalnie połóż się na plecy. Opa. I teraz patrz. Y wyobraź sobie teraz, że ty, po pierwsze, to cały czas jest ta gadka troszkę o tej, o tej prawej nodze nie? Mhm. że ona jest trochę bardziej płasko ustawiona trochę jakbyś stał na, na, na ziemi i wyobraź sobie teraz, że tą prawą nogę trzeba wydłużyć na maksa, wypchnij ją maksa, na maksa daleko, idzie, da się nie? i wróć i znowu, wypchnij tą, tą prawą nogę bardzo mocno tu paradoksalnie jeszcze nie pobudzasz za mocno tego posiadkowego średniego po prawej bardziej napinasz lewe mięśnie lędziów ale to też jest bardzo ważne w tej całej robocie wydłuż sobie tą nogę i wróć. Wydusz sobie tą nogę. I wróć. I to jest kwestia nastu takich powtórzeń, żeby sobie delikatnie tak zrobić, nie? Sprawa numer dwa. Zegnij sobie tą prawą nogę w kolanie. Dobra. Postaw ją na ziemi. Iść w takim ułożeniu. No i teraz wyobraź sobie, że chcesz ją na maksa silnie wcisnąć w ziemię, tą prawą nogę. Chcesz podnieść do góry prawe biodro przez to. W zasadzie oba biodra. Możesz sobie pomóc trochę lewą kostką. Dawaj, Dźwigaj tywek. dźwigaj tyłek. Ale całe zadanie polega na tym, żebyś włożył stałe siły kopyto w ziemię. To jest taki gludbicz powiedzmy, bardzo prosty na początku. No i wróć sobie. No spróbuj jeszcze raz, wypchnij. Masz poczuć mocno ten posiadek. Szczerze to jest trochę za trudne dla ciebie jeszcze, nie? Bo też nie idzie za bardzo, więc zegnij sobie lewą nogę. Ale ta lewa noga będzie ci pomagała tylko z palców, albo możesz ją mogę odstawić troszeczkę bardziej w dal, żeby lewa noga nam tej pracy za dużo nie kradła. Ty chcesz pracować prawą nogą, a lewa jest tylko asystentką, że tak powiem. Pchaj, pchaj, wysoko, dawaj, 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 dawaj. Pomóż sobie lewą, wypnij wyżej Biodra. Wypnij, wypchnij, wypnij. Wypchnij, trzymaj. Spróbuj zrobić teraz taki numer. Trzymając się na prawej nodze wciśniętej, postaraj się w jakiś sposób troszeczkę oderwać lewą nogę od ziemi i nie spaść. Zawsze, kiedy się podniesiesz do góry, jesteś w stanie lepiej napiąć mięśnie, niż jakbyś miał się podnosić tylko na jednej kończynie, nie? I woniutko trzy sekundy opuszczaj. Da się, nie? I posiad pracuje. Tu numer jest taki, że im szerzej tą mogę ustawiłbyś do boku, tym bardziej będziesz skupiał się na mięśniach odwodziciela. Więc znowu, jakbyś tu starał się zewnijć sobie tą lewą, delikatnie, pchaj prawą scale, jeśli lewa tylko pomaga. Prawe kołano na zewnątrz. Wypychaj, wypychaj, wypychaj. I pchaj, pchaj do góry, pchaj do góry, pchaj do góry. Mocno wciskaj. Da się, spoko. I wolniutko opuszczaj. I tak naprawdę większość osób, które ogląda ten program, a ma problem z lędźwiami, z nerwami w kończynach dolnych i tak dalej, te ćwiczenia będą dla Was bardzo, bardzo pożyteczne. Siłę trzeba dobrać do, po prostu na zamiary, że tak powiem. To jest basic, taki absolutny początek, nie? Dobra, trochę trudniejszymi ćwiczeniami, bo trochę idziemy z, jakby, kurczę, z rozwojem ontogenetycznym. Byłeś malutki, miałeś 3 miesiące, urodziłeś się cztery miesiące, kurcze, leżałeś na plecach, próbowałeś coś kombinować. Nie? Dalej, człowiek się przerzuca w rozwoju na brzuch i próbuje kombinować różne rzeczy z brzucha. To już jest bardziej zaawansowana pozycja treningowa, można by powiedzieć. I tak jak chcemy. Kogoś naprawić, to dobrze tym tokiem rozwoju, tokiem ewolucji, postawy ciała, właśnie sobie iść. Więc trudniejsze trochę ćwiczenia, tamte były proste, one ci nie sprawiały, nie? żadnego wydarzenia. Z dnia na dzień będziesz se mógł je utrudniać. Trudniejsze ćwiczenia to ćwiczenia, gdzie z leżenia na brzuchu będziesz starał się znowu wydłużyć tą prawą nogę. Myśl o tym, żeby ona ci się naprężyła. Czyli długa noga, myśl o tym, długa noga, mam długą nogę. Móc najlepiej w ten sposób rozumie napięcie. Wyobrażam sobie taki flex. Pięta mocno w dal, mogą palce też iść w dal. Tak chciał na niej stanąć, nie? I teraz jak masz taką już długą, sztywną nogę, postaraj się ją zabrać i przełożyć przez lewe biodro, przez w zasadzie lewą stronę. Dawaj za siebie, przez lewą, przez lewą, przez lewą, przez lewą, przez lewą. Pobudzasz posiad, pobudzasz prostowniki grzbietu bardzo mocno. nie? Dawaj dalej, 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 napnij się. To nie ma być taka brzydką szmata luźna, to masz być długi, napięty, napięty, napięty. I wróć sobie te do leżenia na brzuchu z powrotem. Tak jest, kontrolujesz to wszystko mięchem. Konkretny, precyzyjny ruch. Nie? Dajesz drugi ruch, spróbuj to zrobić. Długa noga, skrzyżuj. Idź przez zościła, idź przez ościała, Mocno tam, mocno, mocno, mocno. Adi, dawaj dawaj, 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 brawo. Gra. I wróć. Trudniejszą opcją byłby ten skorpion. Robisz dokładnie to samo, ale zegnij sobie tą nogę prawą w kołanku. Hop, wypychaj do góry piętę. I teraz idziesz jak najdalej, tak jakbyś się chciał kopnąć w głowę tą prawą nogą. Kop się w głowę, kop się w głowę. Napniesz poślad, napniesz mięśnie odwodziciele. Dawaj, daleko, daleko. Ale zobacz, wygrywasz. Da rady to zrobić, nie? To jest taki ruch, trochę jakbyś biegł i już tak naprawdę konkretne odbicie byś robił. Kurcz w nogę, czy co się dzieje? Normalka. I jak łapią Cię kurcze, to znaczy, że ten układ nerwowy, w zasadzie układ mięśniowy zaczął pracować w trochę inny sposób niż zwykle i zaczyna wariować. Ty nie znasz takich napięć do tej pory, trzeba się ich nauczyć wyćwiczyć, kurcze mijają z czasem, nie? Więc ćwiczenia z brzucha, bardzo prosta w rzecz, ale znowu wygrywasz, znowu możesz wzmacniać posiad adekwatnie do siebie, nie? Adi, trochę dojrzałeś znowu. Już z brzucha wykombinowałeś sobie, w jaki sposób być na czworaka. Zresztą, jak człowiek ma dzieciaki, też moja taka obserwacja. Dzieciaki niesamowicie uczą takie, no takie ja. historie. Jakie masz duże dzieci? Dziecko masz jedno. 5 lat zaraz skończę. E, to już biegasz, za rowerem musisz biegać już, nie? No i właśnie. No, wypadałoby się usprawić Wypadało trochę, się. trochę, nie? Spoko. no Na razie musisz go dogonić. Jesteś na poziomie teraz może 10-miesięczniaka, może 8-miesięczniaka, Spoko. Słuchaj, takie zadanie. To już jest bardziej skomplikowane stanie, bo już jesteś ponad ziemią. Tu trzeba utrzymać równowagę i się nie zabić. Do roboty zaczyna iść też obręcz kończyny górnej. Wyobraź sobie za każdym razem, tu chcesz być wyprostowany, klata na baczność, ale wyobraź sobie długie ręce. Wypchnij tą ziemię, odepchnij się od tej ziemi, tak konkretnie. Mocno, mocno, wyprostuj łokcie. Ty nie chcesz pracować tricepsami, chcesz pracować łopatkami. Pchaj tą ziemię, pchaj tą ziemię, pchaj tą ziemię. Po lewej nieźle, po prawej dramat, ale mnie się czujesz, prawda? Wolniutko się opuść, zaciśnij łopatki. Nie łopciami, wszystko już łopatką. Ty Tobie tu brakuje stabilizacji. Łapa będzie silna. Łapę możesz próbować jako wciskać paznokciami w ziemię. Pchaj, idź do góry, idź do góry, idź do góry, idź do góry, idź do góry. Pobudzasz całą obręcz. Przy okazji ta obręcz, ona już ma być, bo tak naprawdę my się skupiamy na nogach dzisiaj. Ona ma być cały czas w tej pracy. Znaczy, jak to będzie męczące. Jeszcze dodatkowo nie zapomnij oddychać. No dawaj, Wypchnij do góry tą kratę. Czujesz pod pachami te mięśnie? Mięśnie zębate. Bardzo ważne, żebyś miał silną ramę tutaj, żebyś mógł dźwigać. Oddychasz? Czasami. Dobra. I teraz zobacz, na czym się trzeba, panie kolego, skupić. Jedną nogę, nie za dużo do góry, albo pomyśl o tym, że chcesz długą nogę, wypchnąć daleko nogę za siebie. Ptako-pies. To jest jedno z najbardziej popularnych ćwiczeń, tylko chodzi o to, żeby nie robić go bez bezmyślnie, żeby wiedzieć, o co chodzi w tym ćwiczeniu. I teraz zadania są dwa. Ta prawa noga cała się napręża, czyli masz w zasadzie to, co ćwiczenia jak z brzucha robiliśmy, ale tu jest inna sprawa. Ty musisz dobrze stać na lewej nodze i dobrze odpalić miejsce brzucha, żebyś się nie wywalił. Proste łokietki. Pchaj, pchaj, pchaj. I woliutko wróć. No a teraz podejrzewam, cyrk się zrobi. Daj koła pod biodrami właśnie. Do zniesienia, ogarniesz jeszcze? No dawaj. Na razie taka seria to może być dla Ciebie jedno powtórzenie. Wzmocnisz się, zrobić dwa. Wzmocnisz się, zrobisz osiem. Potem będziesz miał ciężary na plecach. Ale pomału, cierpliwie. Prostuj łokcie. Odpychaj się. Stoisz, panie kolego, na prawej. Chcesz teraz wypchnąć lewą. Ta noga się ruszy bez zarzutu. Ale co będzie teraz na tym prawym biodrze? Tu trzeba naprężyć mięśnie odwodziciele, żeby się nie wywalić. Ten tyłek nie chce uciekać na mnie. Nie może uciekać na mnie. Trzymaj się z dala ode mnie. Brawo. I wolno wracasz. I ja bym się szczerze poza tym poziom u Ciebie na razie nie wychylał za daleko, bo to są idealne ćwiczenia dla Ciebie, to są ćwiczenia, które już Ci dają w kość, nie? Dalej można by pójść, zaraz pokażę dla widzów, jak dalej by można postępować w takich ćwiczeniach stabilizacyjnych, no, to każdy terapeuta, który się zajmuje osobami po udarach, osobami właśnie z takimi problemami neurologicznymi, tak pracuje zazwyczaj, no dawaj, 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 spróbuj wypchnąć, ale u Ciebie to, to jest ten rejon, ten, to jakby ten poziom treningu, prostuj ręce, w którym Ty już zaczynasz przegrywać. Jeszcze dajesz radę, ale już jest Ci bardzo ciężko. Jak dostaniesz trudniejsze ćwiczenia, czyli na przykład jakbyś chciał dzisiaj ćwiczyć w staniu, trochę lipa, no i tak chodzisz, wiadomo, że to jest dobre, żebyś ćwiczył w staniu. Prostuj ręce, odpychaj się i wolno wracasz. I luz. Ale w tym stanie na razie ty będziesz przegrywał, więc jak będziesz się zmaciał tutaj, będziesz się przygotowywał do coraz efektywniejszego lepszego stania, to zważysz, żeby nie zaczynać ćwiczeń od zatrudnych. Potem pewnie się domyślasz, za jakiś czas, bo my się pewnie sporo nie zobaczymy. W tej pozycji zaczniesz dokładać wyciąganie jednej ręki. Będziesz sobie stało jedna ręka do przodu, przeciwległa noga po przekątnej do tyłu, prawda? Wystrzewił długi. Co jest ważne, zawsze musisz myśl o tych kierunkach i wektorach. Nie podpieram się byle jak, podpieram się bardzo długimi rękami. Nie podnoszę nogi byle jak. Mam bardzo długą nogę. Nie stoję byle jak na lewym albo prawym kolanie. Bardzo mocno wciskam ziemię. Zawsze chcesz pokazać głowie tą elongację albo pełne skrócenie. To będzie u ciebie budowało tą sztywność i to pobudza dużo więcej mięśni i dużo bardziej aktywuje układ nerwowy. A dalej, tak naprawdę, no spróbujmy podnieść klateczkę do góry. Wchodzimy w klęk. Zobacz. Klęknij sobie, normalnie. Hop. Dobra, ok. I teraz jesteśmy na tym prawym biodrze. Nawet takie proste historie. Cofam tyłek w tył, wypycham tyłek mocno w przód. Cofam tyłek w tył, jakbym chciał zrobić taki pseudo-przysiad na jednej nodze, wypycham tyłek w przód. Zaciślij posiadek. Nie? Generalnie sta, ta stopa lewa będzie podparta cała. Nie? I zaciśnij, I wypkiń do przodu. Trzymaj się. Staraj się trzymać równowagę. Daj nogi trochę szerszą ramę, żebyś miał. Wy... dobra, więcej równowagi. napręż posiadek, wyprostuj się. I możesz zacząć od takich bzdurnych ćwiczeń, jak podniesienie. <laughs> Właśnie, no. Stabilizacja. Tak, to jest stabilizacja. To jest mega ćwiczenie siłowe dla Ciebie. Klata do góry, trzymaj tyłek, zacisnij posiadek. Patrz, co ja chciałbym, żebyś zrobił. Daj prawą rękę w bok i krąż szybko kółeczkami. I teraz tak krążysz, żeby ten posiad Ci nie uciekał. I na razie to zobacz, ciężar tej ręki Cię zabija praktycznie. Ale po prostu to jest kwestia jedna. Ja bym nie powiedział, że Ty jesteś chory. Ty jesteś słaby dzisiaj po prostu. I teraz jak to zrozumiesz... Zaczniesz z dnia na dzień się wzmacniać, te mięśnie osłabione Zaczną się adaptować do treningu To robisz trening siłowy teraz Kij, że tu nie masz ciężaru Po prostu ciężar to jest, dodatek, to jest dodatkowa opcja Której ty na razie nie potrzebujesz Opcja ma być skrojona dla ciebie Ale kiedyś tam, w tej samej pozycji Weźmiesz sobie hantelek 3 kg, zaczniesz wyciskać Zaczysz brać 5-8 kilo, kilo Chodzi cały czas o jedno Masz trzymać stabilną ramę Masz być jak od linijki Kąty proste same trzymać najlepiej Być sztywny, napięty i nie kombinować z jakimiś takimi chwianiami się. No a kiedyś tam kiedyś, to na razie trochę za szybko, wszystkie wejścia w stanie, i to można robić fajnie pod, pod podporem jakimś, gdzieś się odciążać, jakieś krzesło, stół i próbować w jakiś sposób się podnosić na jej kończynie. Jak tu zaczysz wygrywać, to wszystkie historie, które zaczysz robić na jednej nodze. Od leżenia na plecach przeszedłeś przez pozycje jakby niskie, leżenie przodem, podpory, i tak naprawdę dostajesz po jednym ćwiczeniu, ale to jest trochę też kwestia takiej kreatywności. Dzieci nie mają podręcznika w fizjologii ani neurologii, a doskonale są w stanie się naturalnie, samodzielnie wytrenować, tak żeby chodzić. Obserwując takie najprostsze zachowania natury, bez problemu możemy sobie stworzyć programy terapeutyczne. Nie? To jest kwestia, żebyś trochę czasu spędzał na czworaka, żebyś trochę czasu porobił właśnie jakieś pozycje leżąc na brzuchu, i to cię zacznie wzmacniać, to cię zacznie usztywniać. Proste to jest. Nie? Proste. Proste. I teraz jest kwestia jedna, co jest kluczem tak naprawdę do zwycięstwa w takich historiach, jak twoja, myślę, systematyczność. Generalnie bardzo często mówi się o tym przy właśnie SM, prawda, że ja pamiętam ze studiów nawet takie historie, nie wolno z tymi ludźmi tracować ciężko, nie wolno im dawać kość, bo przychodzi dołek, bo ci ludzie są ospali, są zmęczeni, zdenerwowani, ale kwestia jedna to też rozmawialiśmy przed odcinkiem o tym. A kto nie jest po ciężkim treningu zmęczony, ospały i zdenerwowany? Każdy sportowiec jest jak zombie, jak pracuje zawodowo. Często jak do mnie sportowcy przychodzą, to się z nimi nie można dogadać po dobrym treningu. Dobry trening jest jak dobra impreza tak naprawdę dla większości osób, bo masz normalnie po nim kaca później. To jest normalka. Chodzi, żeby tym obciążeniem zarządzać. Ono nie może być za duże u Ciebie, ale fakt, że będziesz miał lepsze i gorsze dni jest naturalny. Każdy człowiek ma lepsze i gorsze dni. W lepsze dni robisz więcej, bo więcej możesz. Czujesz, że masz gorszy dzień? Robisz. Trochę mniej, ale robisz. I w momencie, kiedy nie odpuszczasz, przychodzą najlepsze rezultaty. Też kiedyś się spotkałem z takim powiedzonkiem jakiegoś trenera, że dni, w którym ci się najbardziej nie chce, to są dni, w których wyciągasz najwięcej rezultatu. Te najbardziej nieulubione, znielubiałe treningi, to są te treningi, które cię czynią coraz silniejszym. I to jest właśnie tutaj ważne, żebyś codziennie poświęcił naście minut, wcale nie godzinę, dwie, pięć, naście minut, ale niech to będzie codziennie, a masz większego kopa energii, zrób to dwa razy dziennie. Proste takie sesje, proste takie historie. Czyli trochę tego bodźcowania, trochę tej stabilki, nie? Gdzie myślisz o długich rękach, o długich nogach i to powinno robić fajną robotę, nie? Więc tak naprawdę proste tematy na początku, nie? Spotkamy się za jakiś czas, dostaniesz na pewno trudniejszy materiał, potem mówię, ty możesz zacząć kiedyś dźwigać, takie historie robić, tylko powiedzmy sobie szczerze, na razie masz problem z dźwiganiem samego siebie, ale mówię z pełną premedytacją jedną rzecz, na razie to jest kwestia zaakceptowania tego faktu i dalej przezwyciężenia go, nie? Jedno, co mi trochę nie spasiło na początku tej wizyty i też warto o tym, myśleć pamiętać, warto, żeby każdy, kto ma jakiś ból, jakiś kłopot, o tym zap e powiedział, się jedną rzecz taką na początku, że od kiedy skończyłeś te 17 lat? To jest walka o zdrowie. Ty walczysz o zdrowie. Z kim chcesz walczyć? Z sobą? Samym? Nie możesz walczyć, ty masz sobie pomóc, a nie ze sobą walczyć. To jest cała kwestia. Dlatego to jest też ważne przesłanie, żebyśmy lubili siebie, kiedy cenujemy, i żebyśmy się właśnie nadmiernie nie zamęczali, nie dojeżdżali i myśleli nie o tym, żeby unikać choroby, tylko dążyć do zdrowia. Nie? Od chorób mówię, są lekarze, pozdrawiam wszystkich serdecznie, jesteście bardzo potrzebni i przydatni, ale generalnie ludzie powinni dążyć do zdrowia, a nie cały czas abstrakować od chorób. To są dwie różne rzeczy. Bycie zdrowym, a nie bycie chorym. Musisz próbować się wzmacniać, stabilizować, usztywniać i wtedy to twój stan się będzie poprawiał. I z perspektywy, przez pryzmat lekarski, myślę, że twoje wszystkie wyniki badań i twoje poczynienia będą wtedy dużo lepsze nie? i powinieneś dużo lepiej funkcjonować. Co byś chciał dodać, mistrzu, na koniec? Co bym chciał dodać? No, myślę, że teraz mamy jak najbardziej już pogląd na to, co mam robić, od czego zacząć, żeby nie zajeżdżać się, a... Ale znowu nie bądź za delikatny złoty ale... środek masz wybrać nie? Dokładnie Dobór z ilości serii No to też jest poczucie swoich możliwości Tak, pamiętając o jednym Że generalnie, mówiłem Będą gorsze, lepsze dni Ale patrząc w perspektywie tygodni Miesięcy ty będziesz dużo, dużo silniejszy Więc nie możesz nagle robić bardzo lightowych rzeczy Ty musisz pamiętać, że ty będziesz ewoluował Będziesz szedł z tym do przodu, na pewno To nie ma opcji, nie ma dwóch zdań w tym temacie nie? Dokładnie no i systematyczność. Dokładnie. I mówię, patrz funkcjonalnie na to, ja uważam, że sporo można u Ciebie zdziałać. Ty masz czucie wielu mięśni, po prostu trzeba je w odpowiednim, pod kątem odpowiedniego obciążenia ruszyć. Prosta metafora. Jeżeli mam siłę podnieść 5 kg, to nie mogę robić ćwiczenia, gdzie mam podnosić 25. Muszę zacząć od 4, potem 5 to mój maks, a on się przesunie do 8, a potem będzie szło do przodu i w końcu wyjdzie. Nie? Słuchajcie. Y ten odcinek niby o stwardnieniu rozsianym, ale jak powiedziałem wcześniej, ja się nie znam na chorobach, więc dla mnie to jest kwestia pracy z układem nerwowym u każdego. Po każdym urazie, każdym uszkodzeniu, infekcji, kurcze poszczepieniu szczepieniu, różne historie się ludziom dzieją, w wyniku czego układ nerwowy zaczyna padać. Więc te ćwiczenia się dla wielu osób zrobią całkiem fajny pożytek i w ten sposób działając, wiele dolegliwości jesteście w stanie wytrenować i zrabitować. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ja Tobie, Adrian, dziękuję i Ci życzę dużo zdrowka, dużo powodzenia i trzymam za Ciebie kciuki. Następnym razem mnie kładziesz na rękę. Tak się umawiamy, dobra? Umawiamy no i co? Się. I do zobaczyska. Kłaniam się Marek Puczyński. Pamiętajcie, zostawić lajka, subskrypcję i śledźcie dalej poczynania i mega lekcje życiowe Marka. O, dziękuję. Pozdrawiam.